Siema, jestem w Splicie, idę teraz na plażę rozłożyć namiot, więc nie chce mi się gadać. Do jutra. Zajebiste na szczęście. Wczoraj była burza w Zadarze i dzisiaj znowu będzie burza w Splicie, jak śpię w namiocie. Masakra, jakie szczęście. Stacja paliw dla Łodzi. Dobra ludziska, patrzcie, tu jest mój namiot, schowany w jakimś kącie w parku. No ja, no nic nie widać na wideo, dobra. Opowiem zamiast pokazywać. No, jestem schowany w jakimś parku na plaży w Splicie. Zajebista miejscówka. Ludzie w sumie mnie widzą, wszyscy, ale wątpię, że kogoś to obchodzi, że ja sobie tutaj chilluję. Raczej wszyscy mają wyrąbane. Więc tutaj sobie będę spał. Ostatnio w sumie coś nie nagrywałem z namiotu. Bo kurde, no ile można? No, cały czas to samo, przecież nic ciekawego się nie dzieje. Więc dzisiaj nagrywam jakoś tak, bo mam dobry humor tutaj w Chorwacji. Split to naprawdę kozackie miasto. W sumie dopiero co przyjechałem, ale już mi się bardzo podoba. Ja pierniczę, co tu jest. O nie, jakaś pleśń rośnie. No zajebiście, będę musiał to umyć. Jeszcze się zatruję czymś. Dobra, ja idę się szykować do spania. Rano nagram, jak wygląda Split. I sobie na pewno pojadę na jakąś wyspę łodzią. Taki jest plan. Zobaczymy. Rano tak to wygląda. Jestem w takim miejscu. Schowany tutaj w kącie. Siema, jestem w Starym Gradzie, na wyspie Chwar. Normalnie uwielbiam tą wyspę już. Pięknie tu jest. Idę zwiedzać Starówkę teraz. To miasto jest najstarszym miastem w całej Chorwacji, jednym z najstarszych w całej Europie, więc
będzie ciekawie. No spójrzcie, jakie widoki. Coś pięknego. No siema, siema. Naprawdę zajebiste miasteczko. Patrzcie, jakie widoki dookoła. No naprawdę warto było tutaj przypłynąć. 2 godzinki na promie. Jakieś 6 funtów za to, nie wiem, 3 dychy. 30 zł, 25 zł, coś takiego. Żeby dostać się na tą wyspę, no ale bardzo mi się podoba. Myślałem, że zostanę 4 godziny, wrócę i popłynę na inną, ale widzę, że jest tu tyle rzeczy do roboty. Kilka miasteczek do zwiedzenia, że pewnie zostanę cały dzień. I na tym się skończy. Plan oryginalny był taki, żeby w 3 dni zwiedzić 6 wysp, ale z tego co widzę, to zwiedzę 3 wyspy w 3 dni, bo w sumie nie ma czasu na aż tyle miejsc, więc... No ja tutaj... Zbliżam się już do centrum tego starego gradu. Ogólnie z tego co czytałem, to miasto było zbudowane w 324 roku, więc no kopę lat temu, 17 wieków temu, więc naprawdę jest bardzo stare. Próbuję wejść na jakąś górę, ale kurde, strasznie wysoko, stromo, już prawie jestem na szczycie. Przerwę tutaj mam na pićko, woda w plecaczku, wiadomo, musi być. Ale w ogóle piękny widok tutaj jest, no naprawdę. Całą wyspę widać. No może nie całą wyspę, no ale dużą część. Jak sprawdzałem na mapie Google, no to wyspa ma jakieś 90 km długości, więc no trochę jest. Trochę jest. Raczej nie chce mi się jechać przez całą wyspę, zostanę tutaj w części zachodniej, w mieście Stary Grad i Chwar. Tak, w tych dwóch miastach. Spróbuję znaleźć sobie jakiś transport do tego drugiego miasta, bo to jest trochę daleko, jakieś 20 km. Więc na pewno nie chce mi się zapieprzeć na nogach. Nie ma opcji z tym plecakiem. No na pewno nie. Tam na szczycie góry jest jakiś krzyż, więc za chwilę tam wejdę i zobaczymy, co ciekawego tam się znajdzie. Jestem na szczycie. Oh yeah. Pustki, nikogo nie ma, nikomu się nie chce tutaj wchodzić. Z godziny mi zeszło, żeby tutaj przyjść. No ale kurde, dla takiego widoku. No nie powiem wam co wpisałem. Tajemnica. Jest tutaj jeden market na wyspie, właśnie sobie robię zakupy. No jestem na jakimś wypizdowie totalnym na wyspie. Nie wiem gdzie ja idę. Niby ma być coś ciekawego, bo na mapie pokazuje, ale ja tu nic nie widzę. Coś w tym stylu. No geniusz, geniusz. Gdzie ja łażę? Boże. Na mapie jest pokazane, że są niby jakieś neolityczne ruiny cywilizacji, która tu żyła przed grecką kolonizacją. Coś w tym stylu. No, mam
Mam nadzieję, że warte jest to przejścia 3 km z tym 20-kilogramowym plecakiem. A jak nie, no to trudno. To przynajmniej miałem spacerek. I pooglądałem sobie takie krzaki, jak tutaj, o. Chorwackie krzaki. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. Jest kapliczka. Jak na razie znalazłem coś takiego, jakieś pola uprawne. Dobra, wkurzyłem się, za ciężki jest ten plecak. Schowam go tutaj w dziurze, w krzakach. Raczej nikt tego nie znajdzie, bo tak to wygląda. Jest coś takiego. Wpieprzę to tu i odbiorę za jakieś 3-4 godziny, jak będę wracał. No naprawdę nie chcę się tego nosić. To jest dodatkowe 20 kilo, które tak męczy, że to jest szok. Ale kto by wziął ten plecak? Nie ma opcji po prostu. Biorę tylko selfie sticka i butelkę wody. I zostawiam to tutaj. Wyjebane mam. Kiepsze to. Nie będę tego nosił. O wiele lżej się czuję. No po prostu kosmos. Tu mam selfie sticka i wodę. Tylko tyle jest mi potrzebne. Dobra, idziemy do tej kurde jakiejś neolitycznej dżungli. Zobaczymy co tam jest. Jaka tutaj jest super taka czerwona czy brązowa gleba. No naprawdę kozacko to wygląda. Muszą roślinki dobrze rosnąć. Jestem w takim miejscu. Tutaj droga. Następna. I jeszcze jedna. 4 drogi. Gdzie pójść? W lewo? Prosto? Czy w prawo? Za chwilę zrobię wyliczanie. Idę prosto, bo mi mapa pokazuje, że tam jest lotnisko. No i zobaczę sobie, jak lotnisko wygląda. I tak tu nie ma nic ciekawszego do roboty. Może zajdę na te... Może zobaczę te neolity gdzieś. Nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodziło na tej mapie, bo ja tutaj nic takiego nie widzę. No ale dobra. Trochę pochodzę i może coś znajdę. Ty, chyba znalazłem to, czego szukałem. Tu jest coś takiego. Jakieś ruiny. I w środku jest bardzo fajnie. Patrzcie, jakie. Jakieś siedziska, siedzonka. Bardzo chłodno tu jest, można wejść. Nie wiem, z czego to jest zbudowane. Mam nadzieję, że się nie zawali mi na głowę. No ciekawe. Jakieś drzwi. Z deski zrobione. No fajnie. Dobra, wróciłem i na szczęście plecak dalej tutaj jest. Więc to była dobra decyzja, bo oszczędziłem mnóstwo czasu i energii. Nie musiałem tego dźwigać. Dobra, opuszczam wyspę. Idę na łódź znowu, na prom. Więc teraz jestem w trasie. Już jestem blisko, widzę, że już prom jest przy brzegu. Więc na spokojnie trzeba wejść na pokład i płyniemy do Splitu i później ze Splitu na następną wyspę. Więc dzisiaj wieczorkiem będę jeszcze na następnej wyspie. Dobra, jestem na jakiejś nowej wyspie. Nie widzę tu żadnej miejscówki, w której mógłbym się wyspać, bo wszędzie skały, kamienie. Ogólnie pustka tutaj jest. No nie będzie łatwo. Nie widzę nic ciekawego jak na razie. Jest strasznie pusto, w ogóle żadnych ludzi. Nie, na coś się ogarnie. Jest już 9, więc ciemno. No ale spokojnie. Już byłem w gorszych sytuacjach. Odnajdę się na 100%.
znalazłem miejscówkę tutaj. Coś takiego. No jest jakaś wielka kotwica. I tutaj ruiny jakiejś bazyliki świętego Piotra, jak widać. Kurczę, no nieźle. Jakieś chyba same fundamenty, tak to wygląda. Ogólnie obudziłem się na tej wyspie, którą widzieliście wcześniej, co nie? Bo teraz jestem już na trzeciej wyspie. I na tej drugiej wyspie zostałem tylko na noc i na jakąś godzinkę rano, gdzie prawie w ogóle nie nagrywałem filmów. Z tego powodu, że jest to prawie niemożliwe, żeby się poruszać po tej wyspie bez auta. Bo wszystko, co ciekawe, jest bardzo daleko od portu. A oczywiście nie chce mi się tak daleko chodzić z tym ciężkim plecakiem, bo to strasznie wkurzające i męczące. No i dlatego zdecydowałem, że zmienię wyspę. Bo nie było tam autobusów, które zawiozłyby mnie do wioski. O, to chyba miasto, nie można tego miastem nazwać. Więc nie było autobusu. Więc słabo, bardzo mały ruch, więc stopa też nie chciało mi się za bardzo tam ogarniać. Więc po prostu zmieniłem wyspę i tutaj jestem na dużo ciekawszej wyspie. No i biorę się za zwiedzanie, jest jakiś bunkier wojenny. No tak jak ostatnio schowam sobie plecak, żeby było lżej chodzić, bo mam do przejścia jakieś 3 godziny. Strasznie mi się nie chce tego nosić, więc wiadomo. Za chwilę coś znajdę. Dobra, zostawiłem bagaż w takim sklepie. Kupiłem sobie wodę i 2 pączki, więc z głodu nie umrę i nie muszę znosić tego pieprzonego plecaka, więc no idealna sytuacja, super. Idę na wędrówkę po przygodę.